Na remont drogi czekali od lat, ale nie takiego efektu się spodziewali. Inwestycja na bydgoskim osiedlu wymaga poprawek. Marta Jastrzębska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Jak ten mieszkaniec po budowie ma tutaj sobie wjechać na swoją posesję? Dużo pasów zieleni, których mieszkańcy raczej nie chcieli. Tak? Chcieliśmy więcej miejsc parkingowych. Bezwzględnie ścigamy tego typu rzeczy, które są w naszej ocenie niedoróbką, żeby one były bezwzględnie poprawione. Wrócimy do tego tematu. Najpierw jednak najważniejsze informacje dnia. Mniej kradzieży, rozbojów i pijanych kierowców. Na co dzień mieszkam, studiuję w Poznaniu i tam czuję się mniej bezpieczny. Policja podsumowała pierwsze półrocze w regionie. Ruch drogowy i to, co dzieje się na drogach, jest, można powiedzieć, oczkiem w głowie policjantów. Ludzkie szczątki w szkole podstawowej w Sępólnie Krajeńskim. Wyjawniono czaszkę oraz elementy kości. Odkrycia dokonano podczas prac remontowych. Pomysły na funkcjonowanie starego rynku w Bydgoszczy po remoncie. Zależy nam na tym, by te miejsca były bezpieczne i przyjazne dla pieszych. Ratusz rozważa ograniczenie ruchu kołowego. Na pewno będziemy się spotykali i rozmawiali na ten temat. Jest mniej przestępstw kryminalnych, spada również liczba pijanych kierowców. Niestety wzrosła liczba ofiar wypadków drogowych. Komenda Wojewódzka Policji podsumowała pierwsze półrocze 2018 roku. Statystyki pokazują, że wzrasta poczucie bezpieczeństwa Polaków. Pomaga w tym m.in. działająca od 2 lat mapa zagrożeń. Mieszkańcy najlepiej wiedzą, gdzie w ich okolicy bywa niebezpiecznie. Na regionalnej mapie zagrożeń umieszczono już ponad 32 tysiące zgłoszeń. Połowę z nich policjanci potwierdzili. Londynek, osiedle, naprawdę jest niebezpiecznie, tam jest dużo właśnie takich nadużywających alkoholu. Tutaj 2 razy nam szybę wybili, także kamera później była, uchwyciła jednego. Najwięcej zgłoszeń dotyczy ruchu drogowego, nadmierna prędkość i niewłaściwe parkowanie. Zgłaszane są również akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i takich, w których mogą przebywać bezdomni. Zebrane dane przydają się w codziennej pracy policji. Są narzędziem, dzięki któremu policjanci mogą przeprowadzać dużo akcji, mogą weryfikować różne problemy i oczywiście te problemy rozwiązywać. Tak samo jest to narzędzie dla nas właśnie informujące, gdzie powinniśmy wytężyć swoje wysiłki i podjąć jakiekolwiek działania. Dane pokazują, że mimo dużej liczby zgłoszeń Polacy mają coraz większe poczucie bezpieczeństwa. Takie deklaracje dotyczą 86% mieszkańców. Nie mogę nic negatywnego powiedzieć, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Bydgoszczy. Na tych ulicach, co ja mieszkam i chodzę, to jest, nie narzekam, że jest dobrze, super. Na co dzień mieszkam, studiuję w Poznaniu i tam czuję się mniej bezpieczny. Wpływ na to może mieć spadek przestępczości w regionie. Mieszkańcy rzadziej mają do czynienia z przestępczością zorganizowaną. Dotykają ich tak zwane przestępstwa pospolite, ale i tych jest mniej. Porównując pierwsze półrocze zeszłego i 2018 roku, spadła liczba bójek i pobić. Mniej jest również kradzieży i włamań. Policyjne statystyki pokazują, że wzrosła natomiast wykrywalność przestępstw. Zarówno w przestępczości ogólnej mamy spadki ilości wszczętych na terenie kujawsko-pomorskiego spraw. I tak samo ma się sytuacja, jeśli podsumować całą przestępczość kryminalną. Spadła również liczba pijanych kierowców, ale nie samych wypadków. W pierwszym półroczu doszło do 410 wypadków, rok później, w tym samym okresie, do 412. Wzrosła za to liczba ofiar śmiertelnych z 58 do 75. Ruch drogowy i to, co dzieje się na drogach, jest, można powiedzieć, oczkiem w głowie policjantów, stąd tyle akcji mających na celu wyeliminowanie piratów drogowych, mających na celu przeprowadzenie jak największej ilości kontroli. Jak zaznaczają policjanci, duży wpływ na bezpieczeństwo na drogach mają sami kierowcy. Przy okazji wakacyjnych wyjazdów apelują o ostrożność. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Podsumowania, ale też awanse, wyróżnienia i podziękowania w Mogilni odbyło się powiatowe święto policji. W tym roku w cieniu policyjnych protestów. Służby mundurowe domagają się m.in. wyższych wynagrodzeń. Do oczekiwań funkcjonariuszy podczas centralnych obchodów w Warszawie odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji.
To była trudna akcja dla służb mundurowych. Do pożaru nielegalnego składowiska we Wszedniu niedaleko Mogilna zaangażowani byli nie tylko strażacy. Policjanci z maskami na twarzach zabezpieczali teren i kierowali ruchem. Przez kilkanaście godzin czuwali nad bezpieczeństwem w pobliżu pogorzeliska. To jedno z wielu działań w minionym roku, z jakimi musieli zmierzyć się mogileńscy funkcjonariusze. Nie był to rok łatwy. Musieliśmy bowiem zmierzyć się z wydarzeniami generującymi konieczność użycia sił i środków policyjnych czasem przerastających możliwość naszej jednostki. Braki kadrowe to wciąż jeden z największych problemów powiatowych jednostek. Mówiono o tym podczas święta policji w Mogilnie. Chętnych do służby w szeregach policji brakuje. Zdaniem związkowców potrzebne są radykalne zmiany. Między innymi wyższe wynagrodzenie, co najmniej o 650 zł brutto, emerytura po 15 latach służby i coroczna waloryzacja pensji. To główne postulaty funkcjonariuszy, którzy od 27 czerwca prowadzą protest. Chcemy konkretów, tak? Nie w przyszłym roku, tylko w tej chwili, żeby po prostu minister usiadł z nami do rozmów z kolegami tutaj, żeby podpisano stosowne porozumienie, żeby chociaż część tych postulatów była możliwość spełnienia ich jak najszybciej. Związkowcy zapowiadają, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, 1 sierpnia zaostrzą protest. Nie wykluczają ogólnopolskiej manifestacji z udziałem wszystkich służb mundurowych. Do oczekiwań funkcjonariuszy podczas centralnych obchodów policji w Warszawie odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Drzwi mojego gabinetu są zawsze otwarte. Zawsze będę gotowy do rozmowy. Jestem również upoważniony przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby zadeklarować, że jak tylko pozwolą na to możliwości finansowe budżetu państwa, to nie poprzestaniemy na tym programie. Będziemy szukać nadal środków. Bo jak zapewnia ministerstwo, do 2019 roku do polskiej policji w ramach modernizacji służb mundurowych ma trafić 6 miliardów złotych. Resort zapewnia, że systematycznie wprowadza podwyżki, a także otwiera i modernizuje nowe komisariaty. W powiecie mogileńskim w ostatnich latach do użytku oddany został komisariat i posterunek policji. Powolutku idziemy w takim kierunku, aby rzeczywiście doposażać tą policję, aby wzmacniać jej potencjał. Natomiast jest oczywiście bardzo ważne, aby policja również była dobrze wynagradzana za swoją pracę. To nie koniec uroczystych obchodów Święta Policji. Wojewódzkie święto odbędzie się 26 lipca w Toruniu. Mogilno, Agata Chyłka. A teraz tajemnicze odkrycie w szkole podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Podczas prac remontowych znaleziono w placówce szczątki ludzkie. Wczoraj po godzinie 14 dostaliśmy zgłoszenie znalezienia szczątek ludzkich na terenie remontowanej szkoły nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. W pomieszczeniu gospodarczym ujawniono czaszkę oraz elementy kości, na razie NN osoby. Trwają czynności pod kierunkiem, pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tucholi. Szczątki znaleziono w jednym z pomieszczeń gospodarczych, które zostało dobudowane do szkoły w 1978 roku. Być może właśnie z tego okresu pochodzą. Odkrycia dokonano podczas prac kanalizacyjnych. Kiedy robotnicy natknęli się na znalezisko, pracę przerwano i zabezpieczono teren. Policja próbuje teraz odpowiedzieć na pytanie, kim jest odnaleziona osoba i w jakich okolicznościach zginęła. Być może w ten sposób rozwiązana zostanie zagadka tajemniczego zaginięcia sprzed lat. Do tego potrzebne są jednak szczegółowe badania i analiza dawnych spraw i zaginięć osób. Zakaz wjazdu samochodów, deptak tylko dla mieszkańców i turystów. Grupy społeczne chcą zmiany organizacji ruchu po rewitalizacji Starego Rynku w Bydgoszczy. Zamknięcie starówki dla samochodów miałoby zwiększyć bezpieczeństwo i atrakcyjność tego miejsca, przekonują pomysłodawcy, a władze miasta popierają ten pomysł. Ciężki sprzęt i utrudnienia na starówce. Trwa remont płyty Starego Rynku. Widok, do którego mieszkańcy muszą się przyzwyczaić. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2019 roku. Jest uciążliwy, ale na pewno będzie ładnie. Kostkę brukową zastąpią granitowe płyty, chodniki zostaną poszerzone, pojawią się nowe lampy i ławki. Tak ma wyglądać Stary Rynek, a jak będzie funkcjonował? Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy proponuje wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów na płytę oraz przyległe ulice. Zależy nam na tym, by te miejsca były bezpieczne i przyjazne dla pieszych. Takie rozwiązanie ma służyć funkcjom turystycznym, rekreacyjnym, kulturowym i jednocześnie handlowym.
Zamknięte dla ruchu mają być ulice okalające Stary Rynek, ale też Magdzińskiego, Batorego, Niedźwiedzia, Kumłynom i Mostowa. Pod pismem do władz miasta podpisało się m.in. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i Stowarzyszenie Bydgoska Starówka. Z zainteresowaniem sprawie przyglądają się przedsiębiorcy. W tej grupie głosy są podzielone. Z tego co wiem, co mówią nasi znajomi tutaj w okolicy, no większość jest za tym, żeby jednak ten ruch kołowy był tutaj. Ja wiem, że Stary Rynek byłby fajny bez tego samochodu, ale dojazd jakiś do nas musi być i chociaż na chwilę to parkowanie, gdzie klient mógłby się zaopatrzyć. Całkowity zakaz, no może troszkę na początek, może być bardzo radykalny, ale z drugiej strony zastanawialiśmy się, jeżeli zrobimy to małymi krokami, czyli tutaj będzie można, zrobimy tutaj dwa miejsca, tam zrobimy cztery miejsca, albo wprowadzimy jakieś godziny, to przecież to nadal nam się rozjedzie. Dlaczego na długą wjeżdżają samochody? Siedzę sobie przy kawiarni, czy wychodzę przed muzeum i się okazuje, że tam non-stop to się jeździ. Ograniczyć ruch na Starym Rynku chce również ratusz. Już gotowy jest projekt, by zakazać wjazdu na płytę Starówki. Ostateczne rozwiązania powinny być znane jesienią. Na pewno będziemy się spotykali i rozmawiali na ten temat i na pewno będziemy chcieli tak ten ruch ograniczyć, żeby ta płyta była właśnie dla pieszych, dla mieszkańców, dla turystów, bowiem będzie to piękna, nowa płyta i na pewno będzie zachęcała do spacerów, a nie do oglądania samochodów, które jeździły wokół płyty Starego Rynku. Oprócz ograniczenia ruchu na Starym Rynku pojawił się też inny pomysł. Na sesji Rady Miasta prezydent Rafał Bruski zaproponował dyskusję nad przeniesieniem pomnika Kazimierza Wielkiego na płytę Starówki. Debata na ten temat nie była jednak ujęta w planie sesji i została przerwana. Bydgoszcz, Katarzyna Romanowska. To jest piątkowe główne wydanie zbliżenia. Przed nami jeszcze między innymi. Sąd rejonowy w Toruniu doczeka się nowej siedziby. Podpisano umowę. Pracują, uczą się i zwiedzają. Unijne staże dla mieszkańców regionów w południowych Włoszech. Działacze włocławskich struktur SLD o lokalnym rozwoju. Kandydat lewicy na prezydenta miasta Krzysztof Kukucki pogratulował włodarzom sąsiadującego z Włocławkiem Brześcia Kujawskiego skutecznego pozyskiwania nowych inwestorów. Jednocześnie zapowiedział powołanie specjalnego zespołu, który miałby dbać o przedsiębiorców we Włocławku. Nie chcemy konkurować z Brześciem, a zacieśniać współpracę, mówi Krzysztof Kukucki z SLD. Polityk chce, by oba samorządy wspólnie zabiegały o nowych inwestorów. Z kolei, by zatrzymać we Włocławku mieszkańców, Lewica proponuje pakiet ulg. Wprowadzając kartę miejską, wprowadzając preferencyjne możliwości zakupu działek z bonifikatą, budując mieszkania na wynajem, chcemy, żeby te osoby po prostu zostawały we Włocławku. Teraz właśnie w okresie kampanii wyborczej będziemy świadkami tego, że Sojusz Lewicy Demokratycznej obieca Złote Góry po to tylko, żeby jak najwięcej radnych wprowadzić do Rady Miasta. Według prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego współpraca z Brześciem jest faktem, a rozmów na temat udogodnień dla mieszkańców nie można unikać. Ale nie można podchodzić do tego w ten sposób, że wszystkich mieszkańców będzie się zwalniać czy wprowadzać ulgi 20 czy też 25% właściwie od wszystkiego. Jest to nieodpowiedzialne. Politycy SLD zaapelowali także o przebudowę drogi krajowej nr 62 z Włocławka do węzła autostradowego w Pikutkowie. Sąd rejonowy w Toruniu doczeka się nowej siedziby. Budynek, który stanie na Placu Zwycięstwa, ma być funkcjonalny, przyjazny mieszkańcom i poprawić komfort pracy sędziów. W Urzędzie Miasta podpisano umowę z inwestorem i wykonawcą, a budowę sfinansuje Ministerstwo Sprawiedliwości. 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, 40 sal i 12 wydziałów sądu rejonowego. W Toruniu podpisano dziś umowę na realizację budowy nowego gmachu sądu pomiędzy prezydentem miasta, dyrektorem sądu apelacyjnego w Gdańsku oraz wykonawcą. To jest budynek mniej więcej na planie kwadratu z patio w środku. Dodatkowo ten budynek ma jeszcze takie przeszklone wejście, które go ozdabia. Z dotychczasowego głównego budynku sądu rejonowego przy Fosie Staromiejskiej w przyszłości ma korzystać sąd okręgowy. Nowy gmach ma połączyć 5 budynków toruńskiego sądu rejonowego. Inwestycja będzie kosztowała około 150 milionów złotych i będzie sfinansowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pan minister Zbigniew Ziobro zabiegał intensywnie o to, aby w budżecie państwa, poczynając od tego roku, mogłoby znaleźć się finansowanie tej inwestycji. Inwestycja potrwa oczywiście kilka lat, ale już dzisiaj wiemy, że efektem tej inwestycji będzie znaczna poprawa pracy sądów toruńskich.
Nowe sale rozpraw będą miały monitoring i nagłośnienie. Gmach pomieści około 360 pracowników. To jest w tej chwili największa inwestycja w obszarze apelacji. Wartość tutaj kontraktu, który dzisiaj żeśmy podpisali, to jest ponad 135 milionów. Przy budynku ma powstać garaż podziemny na ponad 100 aut. Parking naziemny pomieści 33 samochody. Budowa potrwa 3 lata. A teraz wyjątkowe staże. Pracują, zwiedzają południowe Włochy, uczą się języka. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku w partnerstwie z bydgoską lokalną grupą działania Dwie Rzeki realizuje unijny projekt NET – Droga do zatrudnienia. O jego szczegóły pytał Błażej Karczmarczyk. Jeszcze do niedawna bezrobotny wkrótce otworzy własną firmę z branży grafiki komputerowej. Wszystkiego nauczył się 2 lata temu podczas stażu we Włoszech. W Kalabrii Sławomir Wesołowski pracował w firmie IT, a także w znanym włoskim wydawnictwie. Pobyt we Włoszech wspomina jako piękne miejsce do rozwoju swojej pasji – fotografii. Z 2-miesięcznego stażu pozostały nie tylko fotografie z tropei, ale przede wszystkim znajomości i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w pracy. Szkolenie organizowała Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz lokalna grupa działania Dwie Rzeki. Jestem w trakcie jakby organizowania założenia swojej własnej działalności związanej i z grafiką, czyli z tym, czego staż mnie także uczył, i z fotografią. No i myślę, że te staże dały też bardzo dużo takiej pewności w organizacji, w samodzielnym działaniu. W ślady Sławomira Wesołowskiego idzie kolejna grupa uczestników projektu. Kilkanaście osób z regionu zamieniło deszczową Polskę na południowe włoskie słońce. Tam pracują, zwiedzają, zdobywają nowe doświadczenie w zawodzie i uczą się języka. Mogą zostać na przykład operatorem maszyn, mechanikiem, fryzjerem, recepcjonistą, kelnerem czy piekarzem. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu. Oprócz samego stażu zapewniamy pełne wsparcie psychologa, doradcę zawodowego, pośrednika pracy. Także to jest fajne też miejsce takiego rozwoju osobistego dla osób, które chciałyby, nie wiem, lepiej komunikować się z innymi. Nie tylko lepiej funkcjonować w życiu zawodowym, ale też i społecznym. Jeszcze przed wyjazdem za granicę uczestnicy projektu uczą się włoskiej kultury. Zgłosić może się każdy z województwa kujawsko-pomorskiego, kto ma od 18 do 35 lat, nie studiuje i jest bezrobotny. Błażej Karczmarczyk, TVP 3 Bydgoszcz. Miały ułatwić życie, a na razie są powodem niezadowolenia. Mieszkańcy ulicy Ptasiej i Gawroniej na remont dróg czekali wiele lat. Uważają jednak, że ulice wymagają poprawek. Zdaniem zarządu dróg inwestycje nadal trwają, a wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia korekt. Kiedyś był tu piasek zamiast asfaltu, a ulewne deszcze groziły podtopieniem domów. Po latach mieszkańcy ulicy Gawroniej doczekali się remontu. Finansowana z budżetu miasta odbudowa jednak ich nie cieszy. Jest po prostu zmarnowany potencjał drogi. Jest dużo pasów zieleni, których mieszkańcy raczej nie chcieli. Tak? Chcieliśmy więcej miejsc parkingowych. To jednak nie jedyny problem. Jak ten mieszkaniec po budowie ma tutaj sobie wjechać na swoją posesję? Jednemu z mieszkańców ulicy wyjazd z domu uniemożliwia kilkunastocentymetrowy krawężnik tuż przed bramą. Jak twierdzą mieszkańcy, niepotrzebne są również progi zwalniające. Będziemy pisać pismo od Radosiedla do pana prezydenta, do zarządu dróg miejskich o jakąś korektę tej ulicy, żeby ona rzeczywiście miała rację bytu, żeby była dla mieszkańców, a nie przeciwko nim. A to odbudowana ulica Ptasia. Zdaniem mieszkańców remont jest niedokończony, a trawnikami miał zająć się Urząd Miasta. Ptasia miała być ulicą z ograniczonym ruchem. Mieszkańcom brakuje również chodników, które miałyby zapewnić bezpieczeństwo pieszych. Problemem są także stare, drewniane słupy telekomunikacyjne. Możemy się spodziewać, że za kilka lat to wszystko, co zostało sfinansowane z pieniędzy podatników, zostanie rozryte, ponieważ kolejny inwestor przyjdzie i będzie wymieniał słupy. Dodam tylko, że infrastruktura telekomunikacyjna jest tu już w ziemi. Wystarczyło kable przełożyć do ziemi. Zarząd dróg informuje, że inwestycja na ulicy Gawroniej nadal jest prowadzona. Na wykonawcę nałożono konieczność przeprowadzenia poprawek. Z kolei trawniki przy ulicy Ptasiej będą założone. Zawsze po zakończeniu robót jest coś, co należy poprawić. I my bezwzględnie tego przestrzegamy i bezwzględnie ścigamy tego typu rzeczy, które są w naszej ocenie niedoróbką, żeby one były bezwzględnie poprawione. Remont ma się skończyć w sierpniu, jednak ostateczny wygląd inwestycji uzupełnią dopiero poprawki. Bydgoszcz, Anna Zdunek. A w zbliżeniach teraz czas na zapowiedź informacji sportowych. Hubert Malinowski, dzień dobry. Czego możemy spodziewać się w serwisie?
Dzień dobry. Przede wszystkim dobrych rezultatów reprezentantów naszego regionu na Mistrzostwach Polski w Lublinie, na lekkoatletycznych 94. już Mistrzostwach Polski. Jedno, czego mogą pozazdrościć nam uczestnicy tych mistrzostw, to pogoda, bo w Lublinie pada deszcz, ale mimo to biegnąca tu na drugim miejscu Iga Baumgart-Witan z BKS-u Bydgoszcz pewnie awansowała do finału biegu na 400 metrów za Małgorzatą Hołub-Kowalik. Dramat przeżyła. Oglądana tu na pierwszym miejscu jeszcze Katarzyna Kowalska z Wektry Włocławek. Ona do ostatniego okrążenia biegu na 3000 metrów z przeszkodami prowadziła zdecydowanie, a później to, co widzą Państwo, wyprzedzona przez dwie rywalki, dobiegła ostatecznie na miejscu trzecim, a złoty medal zdobyła Matylda Kowal. Więcej w wieczornym serwisie, na który zapraszam. To prawdziwa gratka dla miłośników kolei. Na regionalne tory wjechał specjalny pociąg turystyczny ciągnięty przez zabytkowy parowóz. Skład przejeżdża przez kilka województw. Zagościł także w Toruniu i Mogilnie. Największe emocje wzbudził wśród najmłodszych. Jak będę dorosły, to zbuduję takich setkich parowozów. Co ci się w parowozach najbardziej podoba? No bo że mają gwizdek i mają kocioły. Od maleńka już tak we krwi było, jak parowóz zagwizdał, czy mieszkaliśmy koło torów, to widzieliśmy, która godzina, który pociąg, w którą stronę jedzie. Bardzo dobrze, że jeszcze część tych parowozów jeździ i właśnie takie małe dzieci mogą poznawać historię i wiedzieć, jak było kiedyś. Takich parowozów wyprodukowano, jak ja się orientuję, 115 sztuk. Są to polskie parowozy. Maksymalna szybkość tego parowozu to jest 100 km na godzinę. Jest to parowóz, po prostu konstrukcja tego parowozu powstała w 1949 roku, a ten jest wyprodukowany w 1953 roku. Wynajmujemy w parowozowni w Olsztyńskiej parowozy, które jako instytucja kultury funkcjonują jako ostatnie parowozy w Polsce i tak naprawdę w Europie w ruchu planowym. My chcemy, żeby nie tylko jeździły w Wielkopolsce, ale żeby również pojawiały się na przykład w Kujawsko-Pomorskim, w Toruniu czy Bydgoszczy. Dzisiaj jedziemy na kolejny 5-dniowy projekt na Mazury. Projekt nazywa się Mazury. Jedziemy przez Toruń, będziemy dzisiaj również w Warszawie, będziemy również w Trójmieście jutro, a później Olsztyn, no i już tak naprawdę całe Mazury, czyli aż do Suwał. A u nas przystanek pogoda. Po wielu deszczowych dniach dziś zza chmur nareszcie wyjrzało słońce. Na jaką aurę możemy liczyć w nadchodzący weekend? O tym już Alicja Kwaśniewska. Witam serdecznie. Na taką pogodę czekaliśmy długo. Dzisiaj na niebie dominował błękit, a na termometrach było około 26 stopni. Najbliższy weekend śmiało możemy planować na świeżym powietrzu, bowiem według synoptyków zarówno w sobotę, jak i w niedzielę słońca nie zabraknie. A na termometrach także dość przyjemne wartości od 24 do 26 stopni. Po tych deszczowych dniach z pewnością odżyły nasze ogrody. Mienią się one kolorami, barwami, ale kuszą także zapachem. Uwaga, ogrodnicy, działkowcy, w najbliższy weekend trzeba sięgnąć po konewki, ponieważ na niebie będzie dominować słońce, a deszczu niestety nie będzie. Musimy pomóc tym roślinom. Oczywiście szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Do zobaczenia. Alicja Kwaśniewska, bardzo dziękuję i w imieniu Alicji też dziękuję za te piękne zdjęcia, które od Państwa dostajemy. Teraz w zbliżeniach to już wszystko. Kolejne wydanie o 21:00. Serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.